Witam wszystkich imperialistów, tutaj Lukas. Witam was w nowej serii u mnie na kanale, mianowicie lecimy A do Z kontynentalnie, wreszcie! Na czym ta seria będzie polegała? Bo będzie się mianowicie różniła od tego, co jest na przykład u Red Hawka, na której to serii się wzoruje. Po pierwsze, lecimy kontynentalnie, alfabetycznie. Pierwszym kontynentem z listy jest oczywiście Afryka, bo jest na A. Ostatnim kontynentem jest Europa. Ameryki rozdzielnie traktuje północną i południową, Australia jest osobnym kontynentem, i wiem, tutaj jest mało krajów, ale po prostu często będzie spadała z listy Azji. I za to nie dzielę na żadne obszary, polecimy całościowo. Kolejna sprawa to kraje. Tutaj lecimy od Z do A, odwrotnie niż Red Hawk, żeby nam się tutaj kraje nie pokrywały i żebyście zobaczyli też coś nowego. Chcę też, żeby była to seria, w której wy macie dużo do powiedzenia. Mianowicie będę ogrywał zazwyczaj dany kraj do 1530 roku i będę próbował coś nim osiągnąć. Fajnie by było, gdyby cele, które będę osiągał, były jakoś powiązane z historią, kulturą danego kraju, nieważne, ale chcę, żebyście to wy wymyślali mi te cele na kampanię. Oczywiście, jeżeli wasze propozycje się nie pojawią, no to sam też coś wymyślę, żeby nie było nudnawo. I już tutaj mogę wam powiedzieć, że naszym pierwszym krajem, który dzisiaj zagramy będzie zazału a kolejnym będzie Zapotek. Więc możecie mi wymyślić dzisiaj w komentarzu, jakich cel chcecie, żebym osiągnął do 1530, mniej więcej roku z zapotekami. I teraz kolejna sprawa z zasad, czy będę skipował kraje. Tak, zwłaszcza jeżeli będą jakieś nudne, lub będą posiadały dokładnie te same rozgrywki czy idee jak poprzedni kraj, którym grałem, nawet jeżeli to był kraj na inną literę. No, chyba, że będzie jakaś mega długa przerwa pomiędzy tymi rodzajami krajów. Przykładem jest tutaj, no najlepszy przykład to oczywiście kraje, te nacje w Amerykach, które mają bardzo często te same idee w danej grupie. Często litery się tutaj powtarzają, no patrzcie, A i C, co dość szybko i A i A, dokładnie te same kraje by było, to samo by się robiło. Więc nie ma sensu tymi grać. W takim wypadku będę tego skipował, ale będę też sobie to analizował za każdym razem. W każdym odcinku też będę Wam mówił, jakim krajem gram następne i jakie pomijam, żeby tutaj była pełna jasność do dodawanych mi celów. I teraz, mianowicie, w wypadku Z na Afryce pomijam kraj Zandome, ponieważ jest on wypuszczalny oraz ma dokładnie takie same idee jak Jatenga. I myślę, że Jatenga dość szybko się pojawi w kolejnych odcinkach, więc nie ma sensu po prostu grać. Teraz już za domą. Dlatego dzisiaj gram za Zału, a kolejnym krajem będą Zapotekowie. Po prostu pominąłem Amerykę Południową, bo tutaj nie ma żadnego kraju na Z Ameryce Południowej. No, chyba że jestem totalnie ślepy, bo nawet ręcznie to sprawdzałem. Kolejna sprawa, czy ja zawsze będę pomijał kraje wypuszczalne. Nie, bo na przykład takie Zaporoże jest bardzo ciekawym krajem do pokazania, zwłaszcza do wypuszczenia go i zagrania nim. I w tym momencie myślę, że będę grał ten Zaporoże, tylko też będę was o tym informował wcześniej z wyprzedzeniem. Czy nim gram, czy nim nie gram. Więc też każdorazowo przejrzę sobie taki wypuszczalny kraj tydzień wcześniej i będę was na odcinku informował, czy nim zagram. Jeżeli macie jakieś uwagi do zasad, dajcie mi znać. Myślę, że jako jeszcze jesteśmy na początku serii, to jeszcze możemy je spokojnie edytować. A, i macie giga zniżkę na Nebie, 10% przez PayPala, linki jak zwykle macie w opisie. A teraz przejdźmy do rozgrywki. Serię raczej chcę grać na poziomie hard. Nie very hard, bo naprawdę mi źle ta gra chodzi. Nie chcę mi się męczyć, ale na hardzie jak najbardziej zagramy. Kolejna sprawa, nie będziemy stosowali żadnych Altef4, więc jak będę miał 0,0,0 Władców, to również z nimi gram. Nie będzie żadnego tutaj Altef4. No i w zasadzie musicie liczyć na moją uczciwość. <laughs> znaczy tak, będę uczciwy bardzo. A save'y z tej kampanii każdorazowo będę udostępniał na Discordzie dla wspierających. Zacznijmy od przedstawienia wam celu tej kampanii. Jako, że chcę, żeby te serie AZ kontynentalnie również miały takie wstawki historyczne, jak było przy Kilwie, no to zajrzałem do historii tego regionu. Powiem szczerze, nie wiedziałem, że kultura Hausa dzisiaj jest najbardziej ludną grupą etniczną w całej Afryce i właśnie to będzie moim celem. Podbicie regionu Igerii oraz Sashel i zmienienie każdej jednej prowincji na kulturę Hausa, co niekoniecznie będzie łatwe do zrobienia przed 1000 z 530 rokiem, ponieważ już na początku, zobaczcie, nie mamy nawet feudalizmu wprowadzonego, mamy gorszą technologię, więc jesteśmy nieźle zacofani, a patrząc po okolicy, jest kilka krajów, które wprowadzi feudalizm znacznie szybciej od nas. Co nam pomoże, to na pewno to, że rządzi nami mityczna królowa Amina Zazał, która jest w sumie bohaterką narodową. Mityczna królowa wojownik amina Zazału. Mityczna dlatego, że nic na jej temat w 100% nie wiadomo, a królowa i wojownik, bo bardzo szybko, kiedy tylko objęła władzę w zazału, podbiła Kastinę i Kano tworząc nację Hausa, i następnie również przez 34 lata swoich rządów toczyła praktycznie cały czas wojnę, żeby poszerzyć granice. Problem jest tylko taki, że najprawdopodobniej zrobiła to 100 lat później niż możemy to zrobić w tej grze. Wiadomo to z zapisków drugiego kalifa Sokoto oraz Kronik Kanto, że żyła w latach 1533-1610. A w grze, jak wiemy, rządzi ona już w 1444 roku. Czy to duży błąd paradoksu? Najprawdopodobniej nie, bo istnieje możliwość, że żyła wcześniej, tylko po prostu zostało jej życie sfałszowane na potrzeby założycielskiej legendy kalifatu Sokoto. No ale, ale nie będziemy wybrzydzali, jest naprawdę dobrą władczynią. Do tego te cechy są losowalne i nieźle mi się trafiło. Nasze drzew w komisji jest e, episko standardowe i nic się tutaj nie zmienia. Jest po prostu generyczne z podziałem właśnie na grupy kulturowe. A nasze idee są właśnie House and Ideas. Dostajemy dodatkowego dyplomatę, zwiększona siła handlu oraz development. Co byłoby fajne, jakbym chciał grać pod idee ekonomiczne, jak i konstrukcję mamy, więc ten kraj jest naprawdę niezły. Odbudowanie małego, silnego ekonomicznie i militarnie kraju. Dyplomatyczne relacje, produkcja, znowu handel i rozpraszanie instytucji. Dodatkowo, Showdownash right to jest naprawdę niezły modyfikator. Możemy zjednoczyć się i stworzyć właśnie nację house'a, co też zrobimy. I przy okazji kliknijmy Introduce Vision Quest. Bo czemużby nie? Nasza religia to fetyszyzm. No ale za sprawą kupców sunnickich ponoć bardzo szybko się tutaj rozprzestrzeniał sunizm, a już naprawdę się rozprzestrzenił dzięki naszej wojowniczej królowej. Tylko w mniej pokojowy sposób. Więc jeszcze nie wiem, czy będę przechodził na islam, czy nie. Historycznie wiem już, jak było na początku. Polecimy w dyplomatyczną reputację. Bardzo nam się to przyda. No bo chyba, że we flotę. Oh my god, teraz jeszcze zobaczyłem, że królowa Amina jest naprawdę niezłym dowódcą. Jeżeli idzie o stany, to standardowo bierzemy po każdym jednym punkcie. One nam się bardzo przydadzą. Nasza ekonomia nie jest za dobra, więc i tak nie będziemy zatrudniali doradców. Więc siłą rzeczy na razie nie bierzemy przywilej na tańszych doradców. Ale w przyszłości to pewnie zrobię. Na pewno chcemy Supremacy over the Tribal Kingdom oraz taki unikalny przywilej Neighbor Raid, czyli dostajemy dużo manpowera. Jako, że nie mamy go dużo na początku, to tak czy siak to nam się bardzo przyda. W Afryce te ziemie bardzo dużo atryberszyn generują, czyli wyczerpania waszych wojsk podczas bitew, oblegania, więc każde coś tam odzyskanie tego będzie nam bardzo przydatne i wskazane. Pamiętajcie, że w stanie Kleru możemy jeszcze wybrać takie unikalne dla fetyszystów przywileje, odnośnie kultów. Ja na razie żadnego z nich nie wybiorę. Później może przy narodzeniu Eira wybiorę właśnie ten, który zwiększa nam ten bonus, który mamy o pół punkta. A jeżeli chcemy dost mieć możliwość wyboru nowego kultu, co na potkanie jakiegoś okolicy nie będzie ich chyba za dużo, jeżeli dobrze pamiętam, no to możemy właśnie wybrać Flexible Kults. O, roszczenia terytorialne. Czemuż by nie. Z rywalami i sojusznikami poczekajmy do 30. Tylko przed 30 zatrudniły jeszcze naszą tanią kompanię. To tu teraz... Ki Jakie sojusze pozawierał? Numpę będzie łatwym celem, nie ma żadnego sojuszu. Jeszcze zanim dalej będziemy wybierali, to na pewno muszę obrazić Songhai i spróbować wziąć sojusze z jego rywalami, bo tu będzie najsilniejszy kraj, z którym będziemy walczyli. I wygląda na to, że mogę. Tak, bierzemy Royal Myers z Airem, Yatengą oraz Timbuktu. Po tym już nie widzę jakichś prostych krajów do podbicia, więc lecimy Fada N. Coś tam oraz Kastinę Niech przylecą nam dyplomaci z powrotem. I robimy też od razu naszą pierwszą misję. Great. Army. Co nam da dostęp do doradcy całkiem niezłego. Teraz potrzebujemy tylko sojuszy. Nawet się nie zastanawiam. Od razu go rekrutuję. Biorę też chwilowo doradcę dyplomatycznego. O kurkę, no brakuje, brakuje, no. No nic, lecimy z pierwszymi wojnami. W pierwszej kolejności... Czekajcie, tu muszę misję wykonać, więc podbijemy ten kraj. A jeszcze go atakujemy, zanim sojusze będzie miał. Z naszą przekoksaną, piękną królową. Serio, nowy kult mi właśnie odblokowało. Ciekawe jakie były dla islamu. Naszych dyplomatów no, wysyłamy na... Poprawianie relacji. Może nam się uda złapać jakieś tutaj sojusze. Nie, no, Wallbridge, serio, na starcie. A wy pewnie pomyślicie, że na pewno Alter 4 robił. Łatwa pierwsza wojna za nami. Bierzemy sojusz z Airem. O i Timbuktu też możemy mieć. Oraz z Jatęgą, co pozwala nam sformować sojusze. Jednocześnie dostać roszczenia terytorialne. Hmm. Poprosić o pomoc, czy może jednak nie? Poprośmy, zobaczymy, co się wydarzy. Wow! O! Kurka, a jeszcze dostałem do nich roszczenia terytorialne. I na starcie rozgrywki w rok 50 Army Tradition w ogóle nie skamowałem. Tak naprawdę się da. Easy, Ludi Tactic. No i jak obiecałem, nasz pierwszy następca tronu, Mahmud. Albo jakoś inaczej. Mahmud się trafił. Prosił, czy my się jeszcze coś fajni dowódcy, na przykład do oblegania trafią. O kurde. No ale do oblegania jeszcze nikogo nie mamy. Szkoda. I w sumie nie sprawdziłem, czy ja miałem profesjonalizm na starcie rozgrywki. Sprawdźcie to sobie. Ustawmy sobie też Naszego handlarza na poprawienie relacji w regionie, żeby jednak ta agresywna ekspansja spadała szybciej niż wolniej. I powiem Wam szczerze, że na razie nasze dwa główne cele są praktycznie nie do ruszenia, więc trzeba kombinować z czymś innym. Zacznijmy od upokarzenia naszych rywali w okolice. Raczej nie mają ich sojusznicy z nami większych szans. Mamy za dobrą dowódczynię. Spróbujemy też ich od razu wyjmować z tej wojny, bo tak naprawdę potrzebujemy tylko celu naszej wojny. 15 Golda? No dobra, lepsze to niż nic. Ja im dać robić mi karpet siege. ja im dam, żeby palić stolicy, to ja muszę ją okupować. To może nie tutaj. Ej, ale oni mają pieniądze. Dobra, toczymy z nimi walkę jednak dłuższą. Nie, gonią mnie, a ja przez przypadek podzieliłem moje armię. Kurka, co tu się wydarzyło? Mamy wszystko od sojuszników. Ciekawe ile zostanie tego mempowera, zobaczmy. Chyba nie było warto. Odsiercz stolicy, masakra, prawie mi upadła. A już muszę się przyznać, że mój ostatni wipe w okolicy to był właśnie w państwach afrykańskich, gdzie dałem sobie zająć stolicę i to był taki, hehe, noob play. Widzę, że w międzyczasie kryzys w Mali całk nieźle przebiega. No i robimy pokaz siły. Jest to bardzo ważne dla nas, bo dostajemy prestiż oraz po 100 punktów każdego rodzaju. A że musimy się je wprowadzić w feudalizm, no to będzie nas to kosztowało. O ile nasza stolica znajduje się w Zazału. Tak, siłą rzeczy musi się znajdować w takiej prowincji. Jednak produkcję tutaj mamy nie za fajną, bo tanią siłę roboczą. I w sumie w Zazału istnieje największy rynek tani siły roboczej, zaopatrujący całą północną Afrykę w swoich tanich pracowników. Więc przydałoby nam się pobić właśnie te północne prowincje. One mają dużo lepsze dobra do dewowania. Zwłaszcza Kacina. No i super, mnie się to udało. A mianowicie, co mi się udało? Nazbierać punkt, żeby wszyscy nasi sojusznicy dołączyli do wojny z Katsiną, bo po przeciwnej stronie mamy najsilniejszy militarny kraj w regionie, czyli Songaj. I zaatakujmy Ogabir, tak na wszelki wypadek. Pozostałych krajów nie wzywam osobno, bo i tak z nimi walka będzie mega trudna. Ale ja wykorzystajmy to, że przeciwnika uda nam się Złapać ręką w. Majtach, totalnie. Halo? Tutaj, dziękuję. Zajmijmy najpierw te prowincje, tutaj tysiączek zostawmy. Więc raczej zabezpieczyliśmy, teraz czekamy. No niestety, Karama ma Fort. Ciężko będzie wyjąć i tak samo niestety Songhai, ale Songhai ma jakąś... Gdzieś tutaj sobie jej biście. Znowu mamy Wallbridge'a, wracamy. I właśnie znowu wszedł w, w Wallbridge, nie wierzę nawet w to. To jest trzeci Wallbridge, który mi się już zapalił, naprawdę. Szturm! Tak, tak, ja to naprawdę robię codziennie, dlatego macie takie przerwy w tych szturmach, bo ja to robię tak i tak, bo pamiętacie, że wtedy mocniej bie Wiecie, szybciej moralki spadają przeciwnikowi. Zdobyte, super. Podłączmy się jedną armię do drugiej. I lećmy bić Songhaja, bo zaraz mi sojusznik wyjdzie z wojny. A, uda się, udał się, nie uda się, uda się, nie uda, nie, nie uda się. Dajemy go. I. Z... Nie, nie, Jak ja ich zmierzę? Jak ja ich zmierzę? Ej, ta królowa jest przepicka. Podoba mi się laska. No nie, co tylko pójdę, to przychodzi mi to badziewie, Próbuje obić tereny. Więc musimy tutaj się trzymać razem. Może pójdą na Stolicę, Nie chcę, żeby to przeszło dla Air, Żona tych terytoriów. ale w międzyczasie się są pada co jest dobre. Jest, mamy, mamy ich, mamy ich, mamy ich. Wreszcie ich dorwałem. Okazja. Dostał wipe'u. Wow. No i powiem wam, bierzemy pieniądze, zrywamy ich sojusz z Karema oraz wojnę reparacje Raczej nic innego nie chcemy robić. stolicy nie mogłem spalić, bo niestety to nie ja ją okupowałem. Wiecie co, ja widzę okazję. No way. Bierzmy to. Drugi raz takiej okazji nie będę miał. Trudno, będzie wojna z Jało ale damy im raczej radę osobno. A to jest za dobra okazja, żeby nie skorzystać, żeby podbić kano. Za dobra okazja. Tą palmę, palimy im stolice, wojnę reparacje, pieniążki. Oho, jało akurat wyszło z ukrycia. Wbiliśmy się w nich, ich niszczymy! Tak łeb, jak nic wpadł. Ale ich niszczymy, ale ich niszczymy. Dobra, ta kampania mi się mega, jak na razie, podoba. Mi się chyba, powiem szczerze, przejadły te europejskie kraje jakoś. Mam taką Friday grinds w Afryce czy Azji ostatnio, a jakoś europejskie kraje mi się totalnie przejadły. Nie wiem, jakie jest wasze zdanie. Więcej Polski! Więcej Polski! No, o no co, polskie kolonie w Afryce? A ja o pieniądze, wojnę, reparacje, a raczej nam też to starczy. Easy. No i główne cele będę zjadał. Okej, okay, koalicja mi grozi, ups. Kto by się tym przejmował? No już nasz kraj ładnie się rozrósł, do potęgi w regionie wręcz. No i mamy okazję zrobić coś takiego, humiliata ponownie. Wzywamy kraje, wykorzystamy je do kolejnej naszej wojny. O dziwo jeszcze nie spaliłem całego mojego manpowera. Czyli jednak ten przywilej działa. Chciałem, że moi sojusznicy dadzą sobie radę, czy jednak stracą tą fortecę? Odpowiedź i udzielcie w komentarzu. Eee, ale że ja coś kolonizuję? Okej, okay, mam dostęp do morza. W sumie, jak tak patrzę, to nasza kawaleria nie jest dużo lepsza, ale jest dużo droższa, więc jej nie będę dorekrutowywał. Weźmy dodatkowe 2000 wojska, mimo wszystko. Nie! Moja kolonia! Nie! Kto wszedł na to? Teraz płaczę i patrzę jak na płonie. Była kolonia, nie ma kolonii. O, to miałem nadzieję, że tutaj też będę mógł zaatakować to show strength. No niestety, czyli ten kraj wyjmujemy tylko i wyłącznie o upokorzenie, co w sumie też nie jest złe. Wojne reparacje oraz... A, nie mogę. Hmm, wypuszczać krajów z tego szkoda. To tylko tyle! O, ten to już w ogóle na White Peace'ie wyjmijmy, bo nic raczej o nich nie weźmiemy. A szkoda zdobywać Fortecę Trójkową, więc został nam tylko Benin. Oczywiście no, te Prowincje o, dodajemy jak najszybciej do stateu. I w sumie te południowe też powinny dodać jak najszybciej do stateu. Nie wiem czemu tego nie zrobiłem. I with stupid. Totalnie. No i myślę, że będziemy dewowa. Uuu, to jest sunicka prowincja. Uuuu to w sumie nie jest źle i tak chcę przejść na sunizm, żeby to było takie bardziej historyczne. Ej, i wreszcie nas też stać na doradców. To ich weźmy, zatrudnimy. Odpalmy też przywileje na tańszych doradców. kurwa 75 army tradition. Super. Kurde, ten mój sojusznik się ładnie rozrósł. Niedobrze. No, wojna niby wygrana, ale jeszcze bunty mi się odpaliły, więc musimy je stłumić. Troszeczkę zdobywać prowincję, bo przekroczymy kapa. Ponownie po 100 punktów bierzemy. tolice zaraz zobaczymy, czy przenosimy, bo zobaczymy, co się zdarzy po zjednoczeniu tych ziem. I stworzeniu królestwa hausa Mieliśmy tylko kolor <laughs> Misje powiem wam szczerze Zostają nam te same Tylko dostajemy dodatkowe za zjednoczenie United Cities, czyli właśnie te miasta Które tutaj były, co nam daje też właśnie Fajnie zmniejszone teraz koszty developmentu I budowy, jak najbardziej to teraz chcemy Bo to nam się chyba odpala w każdej prowincji Ta, to jeszcze trzeba przenieść stolicę Na szczęście jest to ten sam region handlowy Cały czas, mamy centrum A że mamy pieniądze, no to podnosimy je Do drugiego poziomu, co nam daje wtedy jednej prowincji jeszcze dodatkowe 5%. Możemy przyjąć sunizm jako naszą standardową religię, co może być całkiem niezłą decyzją, bo właśnie możemy sobie wybrać jakiś... Rozwinięcie. I tak na przykład development. Dziękuję. Ej, i możemy jakiś kalifat stworzyć tutaj. Aż zobaczę potem, jak to zrobić. Ej, nie zrobię tego. Bo naszą główną kulturą musi być fulani, a to nie jest celem kampanii. No nic, może kiedyś innym razem to zrobimy. Możemy też wprowadzić bardzo potężny dihimi estate, który jest u nas całkiem niezły. Tylko, że chyba jednak nie na tym podejściu, bo my musimy wszystko nawrócić na sunizm. Inaczej nie możemy, pamiętajcie, zmienić kultury w takiej pro bardzo ciekawe, że mogę wprowadzić teraz stare tradycje. Okej. Okay. Nikt na to nie wpadł, tak? Przewróciliśmy sunizm. I jeszcze mi się udało merchantów zrobić misję. Wyjebiście, zajebiście. uuu, fajny bonus. Więc teraz to już tylko, proszę Państwa, dewowanko nam zostało. Ej, I nasi wojownicy całkiem fajnie wyglądają. Takie wdzianko mamy. Fajne czarno-żółte. Pierwsza reforma rządów to raczej chcę mieć więcej niż mniej manpowera. What the fuck? I mi się pojaz... No... Pojawili się mimo wszystko, nie wiem czemu. Na bank nie możemy brać tolerancji totalnej. Więc coś innego trzeba im podpalać. A jeszcze oczywiście, po tych wszystkich moich podbojach, autonomia w dół. Musimy uciśnić naszą władzę. Z wprowadzeniem renesansu czekam właśnie do tego momentu, żeby zaatakować na Humildewieście jeszcze raz Songhai. Niestety tego kraju nie zaatakujemy, jak i innych. mam przeczucie, że kiedy wprowadzę renesans, to przestanę mieć rywali. Tak, żeby inaczej. Mojego sąsiada po prostu na White Piece z wojny. Za 5 lat chcemy i tak go podbić. I w sumie weźmy, zatrudnijmy jeszcze. O. Tą kompanię najemną. No bez jaj, sunici mi się odpalili, mi pod... rozwalili pół armii. Co za pech! 4000. Och! Czemu Mali dołączyło do wojny? Jest dosłownie całe! Chciałem powiedzieć, wiecie, to słowo na 3 albo B, albo jak. Ale powiedzmy, że jest szare. To jest strach w tym momencie, kiedy nie możecie powiedzieć jakiegoś koloru, bo ktoś może jeszcze powiedzieć, że jesteście rasistami. Masakra totalna! Co się stało z tym światem? Dokąd zmierzamy? To ciepło mnie zabija. Po co ja o tym myślę w ogóle? A to zdradzieckie Team Book. Tu przez nich muszę drugą fortecę zdobywać. No nie. Nie no, jeszcze bunty nupek, które mnie cały ją wiecie, gdzie. Dobrego nich zdobyłem fortecę już na takim dość późnym siege'u. I w sumie wojna wygrana. Dziękuję. Dawaj mnie te punkty. Jakim cudem ja toczy wojny w Afryce? mam Kapamem Powera. I mój jedyny rywal to Songhai, ale on też zaraz spadnie, bo będziemy wprowadzali renesans w prowincji obok. Chyba Kano będzie najlepsze. E nie, Duara. Mam mniej dewa. W sumie płacę prawie tyle samo, ale wiecie, chodzi o to, żeby więcej zdewować. Sprzedajmy ziemię. Mamy bonus do devingu. Chyba o niczym nie zapomniałem, bo niestety tysiąca golda nie będę miał, żeby dostać 10%. No i mamy renesans w sumie. Raczej nie chcemy go sprzedawać, ani feudalizmu nie chcemy sprzedawać. Wiem, że tutaj się on i tak wprowadza w tym momencie, ale im większa przewaga technologiczna dla nas, tym łatwiej podbijemy te kraje. Tak naprawdę. A my chcemy podbić każdy jeden z nich. Jeszcze rozwinięcie z ery. Tu jest dobre pytanie: albo bonus do walki na terenie, bo jest dużo sawanny w okolicy. Naprawdę dużo sawanny. Albo mniejsza agresywna ekspansja, albo klejmy. Weźmy bonus: im szybciej skończymy bitwy, tym lepiej. W sumie muszę przyznać, że jako chłasa jakoś za dużo nie podbiłem. Ale tak naprawdę najważniejsze to było wprowadzić jak najszybciej ten renesans, on nam da dużą przewagę w okolicy. Zmieniłem też nasz fokus już na punkty administracyjne, bo i dużo będę potrzebował. Przynajmniej tak, jak planuję się rozwijać. I tylko zmieniłem fokus i zmarli obaj moi doradcy za dyscypliny, których miałem tańszych. Noż co za! Ale przynajmniej ty, moja piękna, wciąż żyjesz. Wybór idei. I tutaj, skoro planuję zmieniać kulturę, nie mam wyboru. Muszę pójść w influence oraz religijne ideę. Kwestia pozostaje tylko w zapytaniu, którą bierzemy jako pierwszą. Myślę, że pójdziemy właśnie w influence jako pierwszą. Mimo wszystko, bo już mamy sporo punktów oszczędzonych. Poczekamy teraz, żeby nam się renesans y, odpadł. Na maxa w naszych prowincjach, odpalamy złotą erę i rozwijamy nasze idee. Oh my god, na piątym poziomie technologii to nasza piechota. Praktycznie miażdy kawalerię I się w ogóle nie opłaca mieć A mogliby zrobić taką, nie wiem, kawalerię na nosorożcach Albo słoniach, dobra, rozwiązuję to Bo to rzeczywiście useless jednostki teraz Stakujemy jednak Benin wcześniej I mam tutaj pewien taki zły plan Na Benin, oj bardzo zły Czy to jakiś znak? Wypowiadam wojnę I mi od razu moja epicka królowa Umiera, 3, 5, 4 O, 3, 5, 4, no nie mogę Znowu to samo nam się trafiło no, Rzeczywiście, zobaczcie, Hiroma A niestety facet, fuj, i rozpoczynamy jeszcze jedną wojnę. Łapiemy wasala. I mamy złotą erę w międzyczasie. Wyjebiście, zajebiście. O to chodziło. Teraz po taniości wprowadzać ideę. Kolejne dwa naraz nam wpadają. Super. To szczerze mówiąc olać. Podbijamy wszystko dla siebie. Miałem plan, żeby wypuścić tutaj wasali i ich potem pozjadać, ale jednak tego w ten sposób nie zrobimy. To co chcę zrobić to obniżyć development, bo pamiętajcie, że im mniejszy development, tym eh, no, łatwiej nam się nawraca. I nawraca i zmienia kulturę w danej prowincji. sobie to to niegłupie byłoby na przykład znowu przenieść gdzieś stolicę tutaj. Za punkty administracyjne i chyba tak zrobię. Sągaj leci na Whitepisie. W sumie jak teraz tak patrzę, to Timbuktu nie jest już warte tego, żeby było naszym sojusznikiem, więc zrywamy ten sojusz. To się totalnie rozpadło. Lol nawet jestem już do przodu z technologią. I dostajemy kawalerię, która jest taka sama chyba jak piechota, a nawet gorsza gorsza od piechoty. No i po naszych wojnach lecimy z tłumieniem buntów. No, podbiliśmy region, zgadza się. No i dostaliśmy dostęp do morza, co nam da z autobatu budowę sześciu barek. Hmm, możemy dostać bonus do handlu tanią siłą roboczą. Jak najbardziej weźmy to. Chociaż normalnie bym został to na późniejszy etap. No i drugie idee, które bierzemy to religijne oczywiście, ale znowu liczę na to, że w panie mi event, więc na chwilę biorę humanistyczne. Docelowo ich nie rozwijam. Pamiętajcie, liczę na pewno bardzo rzadki event, ale tu będą religijne. Połączenie religijnych i influence ideas daje nam koszty zmiany kultury kolejne minus 20%. Jest to naprawdę dość sporo. Serio są haj, znowu się dopieprzasz. No nic, trudno, musimy to podbić, tak czy siak. I było przy do tej wojny było przychodzić. Pieniążki wpadają, nic więcej. Drugie rozwinięcie to tutaj już chyba powiem szczerze, że naprawdę wezmę to tańsze, agresywną ekspansję. Ty, 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 udało się, udało, wpadł mi ten, wpadł mi ten event, tylko przeklikałem, ale zobaczcie, 290 płacę normalnie, ha! No dobra, plemię, palemki, znika z map tego świata. O, dostaje skrócony separatyzm. Wyjebiście, zajebiście. Zjadamy, jao, cyk. Uuu, ja tak mogę? to ja to biorę. Niech nam się to wszystko nawraca szybciej. Dla tych, co nie wiedzą, ta decyzja powoduje, że gdzieś nam się odpala nawracanie tych prowincji sunnickich. O, zobaczcie. Tu mamy centrum. No i nawraca nam prowincję po, tak, po, po czasie, samo. Więc to przyspieszy nam znacząco nawracanie całego regionu, który na razie jest żałośnie niskie. No ale powiem szczerze, nie mogę w misjach trafić w ogóle na tańszego doradcę. W ogóle nie mogę na to trafić. Już chyba wezmę tego droższego po prostu. Trudno, będę bulił. No a Ir też znik Chciałem powiedzieć, że mam co do budowy tutaj robić, no ale na ten moment nic takiego sensownego, nawet dwa kościoły postawiłem. Normalnie bym budował te budynki produkcyjne, ale chyba muszę mieć jednak zapas gotówki, bo tutaj jest pewien monument, który chcę zdobyć. No i przyszła kreska na Songhai, ale niestety on ma przerąbanego wasala. Jak on to zrobił? No, Liberty Designers jest 100. Ale to badzie wie tak czy siak, ja atakuje. Czemu? Mój wasel by siedział na tyłku i nic nie robił. Liczę na to, że to się uwolni, bo jak nie, to się wkurzę. O! I stajemy się imperium, jak miło? Tak za darmo akceptowanie tych wszystkich kultur nie trzeba. Ej, i mogę zrobić soko kalifat. Ja myślę, że muszę zmienić kulturę. To co, patrzymy? I powiem wam, że to będzie ten jeden raz jak zrobię w 4, bo chcę zobaczyć po prostu, co to jest. Soko to? No bez jaj, dostaję Hollywood Cassius Belly, ale fajne. Bo dostajemy feudalną teokrację Oh my god! Znaczy, co w sumie fajnie jest government? Patrzcie, mamy si większą siłę misjonarzy. I jeszcze idee nam się zmieniły na jakieś Fulanji Jihad. Ideas, misjonarz, fort, siła misjonarzy, morale, tolerancja prawdziwej wiary, promowalna kultura. I za wszystko tradycja armii zbite, w plus 50 Eh, takie se. Ej, i powiem wam, że zmieniła się ta cała ścieżka nasza. Zobaczcie, prepare the jihad, nawrócenie Afryki i dokończenie jihadu. I co najlepsze, powiem wam szczerze, że to jest historyczne. I tak w skrócie, Sokoto Kalifat powstał na początku XIX wieku, czyli zrobiłem to dużo wcześniej, w wyniku wybuchu kilku równoczesnych rewolt, które przerodziły się w dżihad. Doprowadziło to do dominacji ludu Fula oraz upadku królestwa Hausa, które jeszcze wtedy miało silne tradycje plemienne. Właśnie najprawdopodobniej wtedy doszło do sfałszowania historii królowej Aminy, no i powstania mitu założycielskiego Hausa jako kalifatu. Dobra, i myślę, że zostajemy sobie jako Sokoto. Przyspieszy to nam proces całego nawracania oraz da nam, patrzcie, roszczenia <laughs> O, jakie to jest OP! Mogę nawracać cztery prowincje naraz raz. Niesamowicie szybko. Cykl znika Macina i czeka nas teraz finałowa, prawie że finałowa, duża wojna. Się zakrztusiłem! Wow! Ja go biorę. Fajnie jest płacić dwa golda zamiast 8, nie? ma armię naszych przeciwników, które się tutaj zaplątały nam. Pięknie. I niszczymy drugą armię. Naprawdę. To jest przepotężna rzecz. Przepotężna. Mimo, że nie mam pełnych redukcji, to jednak zaczynam już kultury rozprzestrzeniać, bo pamiętajcie, że mamy bonus za to. bo Pamiętajcie, że mamy po pierwsze bonus za erę obecnie, 10%. To jest niedużo. Po drugie, za rozprzestrzenianie kultury w różnych takich miejscach, będzie bonus zagraniczenie w późniejszym etapie rozgrywki. Więc warto jest to jak najbardziej rozprzestrzenić teraz. Naszą kulturę oczywiście. Ej, i separatyzm mi zniknął. Jakim cudem? Nie mówcie mi, że miałem jakąś misję albo utworzenie tego kraju zniszczyło mi cały separatyzm. O mój Boże, ale zjebałem wtedy. Łukasz, zacznij to czytać wreszcie! A tymczasem w Mali wszystko bez zmian. Całkiem fajnie się tym gra krajem, prawda? A to kurde Maroko. 100% autonomii. Ja w to nie wierzę. Ja w to nie wierzę. 100% autonomii. Tylko stolica jej nie ma. Moja prowincja ze złotem. No i cyk, prawie cały kraj zjedzony. Prawie. A nasz napis rośnie. Ej, bo mi się stolica przeniosła! Jak fajnie! To jeszcze gdzie mogę, to skoncentruję tego dewa. To jest bardzo nieoptymalne to, co robię teraz. Obecnie jest to totalnie nieopłacalne w większości wypadków, no ale musimy zmniejszyć koszt prowincji. Czemu to bardziej nie wypowiada wojny? O niepodległość, no ale my atakujemy w takim razie Coś czuję, że Mali ma chyba za małe problemy z autonomią Bo kolejne bunty im walnęły na autonomię Ja w to po prostu... I kolejne bunty, ja nie mogę Co tu się dzieje z tym Mali? bez, przecież to jest jakiś żałosny kraj bo sobie w ogóle nie radzi Oh my god, i kolejne bunty, no kolejne, patrzcie Co tu się wydarzyło w ogóle? Cyk, Mali znika No i pozostało nam zjeść Jaini i Songai, no nadal są tutaj na relacjach, ale raczej powinniśmy być w stanie to zjeść, nie? O cholera, no trudno. Będzie Breakthroughs jak nic! Zjadajmy naszych wasali Niestety cały czas się zapożyczam, nic na to nie poradzę Ale jeszcze nie mogę sobie pozwolić na state'owanie niektórych prowincji więc, Bo musimy okorować w pierwszej kolejności No a potem rozwinąć nasze idee do końca A mam to trzy razy jeszcze do zrobienia Podbicie tego, zobaczcie, jak mało zarabiam O patrzcie, nasz skipnięty kraj zaraz się uwolni W sumie, żeby trochę jeszcze nasz inką zwiększyć To wszędzie dodaję state'y Ale nie będę ich korował, tak? Nie będę ich korował Ale pamiętajcie, że tam zawsze obniżę autonomię o te 50% więc warto to zrobić. Tak. <laughs> bogactwa Afryki. Tak. Bardzo mi się to przyda. Bardzo duże bogactwa. Mm -hmm. Nasza kultura trochę się podziałała na razie po świecie. Ale powiem wam, że ten kraj to rzeczywisty potwór do nawracania. My na szybko wszystko robimy. Aż kusi, żeby kiedyś zrobić jakieś takie World Conquesta tym, plus nawrócenie wszystko na sunizm. No i to Badziwie naprawdę się nie uwolniło. Ani razu. No i strun no lecimy z nimi. się nie zjemy wszystkiego. Nawet nie wiecie, jak mi to boli to palenie tego developmentu. To jest tak useless. Nas jeszcze trzeba buntami się zająć, bo jak będziemy mieli minusową stabilność, to one i tak wszystkie walną, a każdy taki bunt, jeżeli walnie gdzieś na prowincji, gdzie nie mamy fortu obok, to będzie nam podnosił separatyzm. No myślę, że akceptowalna kultura to nam się nie przyda, że to robię. Nie wierzę. Stabilność podnosimy tylko do minus 2. Nie no, koalicja nam chyba nie grozi, prawda? Teraz mi to dajecie, teraz! No i udało się. Wszystko co miałem podbić, podbiłem. Też to Kongo jeszcze kusi, ale to już nie do wyrobienia się. Trzeba to teraz okorować. Dobra, wojna domowa powstrzymana jakimś cudem. No i po tych wszystkich podbojach w sumie wszystko dałem do tu mamy 39% naszej kultury już. Mniej więcej tak to wygląda na ten moment, w 507 roku. Zobaczymy jak szybko to będę nawracał. Jeżeli idzie o nawracanie, to nawróciłem wszystko oprócz tych dwóch prowincji. 511, no dobra, tu niedługo. I ta prowincja, 510. Oko, nie ma tragedii. No i Francja skolonizowała, musiała. Już prawie, prawie mam cię. Niestety już widzę tak po niektórych prowincjach, że niestety nie wyrobię się przez separatyzm, bo do 35 będzie trwał. No trudno, ale 35 to i tak dobry wynik. Więc to jest ten moment, w którym możecie napisać komentarze, gdzie coś zjebałem, albo jak wam poszło, jeżeli próbowaliście też tak zagrać jak ja. Ewentualnie ktoś mi może powiedzieć, jak ja mogłem inaczej zrobić z tym separatyzmem. Wreszcie mamy religijne, dużo za późno. Politykę! No i lecimy z koksem. Wam że chyba za bardzo się przejmowałem kosztami tego. Nadrobi Wiem technologię, nawracam na spokojnie. Kulturę. Trzeba było jednak się skupić na szybszym podbiciu. No, tych buntów chyba się nie muszę bać. 1520, no, wszystko nawróciłem na sunizm, co się dało. Kultura nam się prezentuje następująco. Nie mogę już dalej nic nawracać kultury. Jeszcze jakieś badziewie mi się wypuściło. No bez jaj! A nie, tylko powstało. Ale tak czy siak, bez jaj! No, długo jeżyki nie cieszyły się wolnością. O, ile kultury mogę nawrócić nagle. Jak fajnie. No i mamy to. Sokoto 1530 roku. Technologia prawie nadgoniona. Idee następujące rozwinięte. Dalej pewnie bym wszedł w coś bardzo nietypowego, ale nie mam żadnego pojęcia w co. Coś, co by się fajnie skalowało z religijnymi i influence. Na pewno jakaś militarka. Ekonomia już lekko nadgodzioda. Pamiętajcie, że 20 lat temu mieliśmy 15 goldańkomu To procent jedności religijnej, proszę państwa. I tak, wszystko jest sunickie w regionie. To, co was oczywiście bardziej interesuje, mamy 72% tylko kultury. No więc nie udało się, no nie udało się, trudno. Nie udało się osiągnąć głównego celu tej kampanii, ale i tak myślę, że było dość fajnie. Dajcie koniecznie znać, jak wam się podobało, co byście zmienili, co byście chcieli zobaczyć inaczej. No, na mapce nasza kultura prezentuje się następująco. Już wszędzie praktycznie jest. Jesteśmy, no bo doszły mi do kolejne prowincje do nawracania i powiem szczerze, że myślę, że kolejne 10 lat i wszystko byłoby już zrobione pod moją właściwą kulturę, bo najpóźniej mam w 32 albo 34 separatyzm, jak mi schodzi, więc do 1540 spokojnie tutaj wszystko by było naszej kultury. A jeżeli chciałbyś posłać jeszcze coś o historii Afryki tych regionów i obejrzeć ciekawy bardzo kraj, o zapraszam do obejrzenia tego odcinka z Kilwy. Serdecznie polecam lukas!